Witam wszystkich, Piotr Jabłoński, Viewmer. Przejdę od razu do konkretów. Widzę tutaj rozdzielczości, nie mogę za bardzo zmienić. No dobrze. Słuchajcie, nie będę was bombardował slajdami, bo slajdy możecie sobie obejrzeć poza prezentacją. Jest tam ich 20 z różnymi przekładkami. To, na czym mi zależy, to żeby spędzić z wami czas na tym demo, tak, bo też różne rzeczy mogą się zadziać, nie wszystko może się zmieścić, więc króciutko do rzeczy. Co będę pokazywał? Będę pokazywał zwiększenie bezpieczeństwa poprzez mikrosegmentację. Króciutko, o czym jest mikrosegmentacja? To jest wykorzystanie, zablokowanie wektora, potencjalnego wektora ataku, który może być w data center. Bo dziękuję Piotr, to, że na przykład malware się włamie do naszego data center przy użyciu, i my zabezpieczamy data center w tradycyjny sposób, to jest takie odwzorowanie, że nasze data center jest takim zamkiem. Mamy bardzo silne wrota, bardzo silne mury, ale raz jak się malware już dostanie, no to może robić cokolwiek, skanować porty, przemieszczać się, próbować atakować inne maszyny. Więc ta mikrosegmentacja w skrośnie jest bardzo, bardzo przydatna. Oczywiście nie jest zabezpieczeniem w 100%, nigdy o bezpieczeństwie nie mówimy, że coś jest zabezpieczone w 100%, ale jednakowoż często stykam się z tym, że model wdrożenia aplikacji w firmach nie jest trójwarstwowy. Często jest tak, że w jednym segmencie sieci są aplikacje zielone, żółte i niebieskie, które tak de facto powinny być dobrze posegmentowane w oddzielnych segmentach. Być może ten ruch powinien przebiegać przez Next Generation Firewall, ale nie przebiega i w tym momencie mikrosegmentacja bardzo się przydaje, żeby faktycznie oddzielić dwie różne aplikacje od siebie albo oddzielić nawet departamenty między sobą. Więc my selektywnie możemy ograniczyć porty, które mogą być dozwolone, zablokowane w NSX-ie w bardzo prosty sposób. Bez NSX-a można to zrobić w sposób agentowy, czyli zainstalować jakiś firewall, prawda, w systemie operacyjnym, tak, nawet choćby firewall Windowsa, wykorzystać do tego, ale trzeba mieć na uwadze to, że ma to podstawową wadę, a mianowicie jaką? Taką, że jeżeli malware włamie się do systemu, to przy prawach administracyjnych rootkitem można usunąć z pamięci cokolwiek. Tu też były takie sesje chyba kolegi z Radware, który mówił, że w zasadzie usunięcie stanu dowolnej aplikacji z pamięci, no to jest kwestia tylko, prawda, wydania jakiejś komendy przez to oprogramowanie. Więc usunięcie też reguł firewalla, czyli wywalenie w ogóle firewalla, to też jest kwestia zastosowania odpowiedniego mechanizmu. Poza tym pamiętajmy, że maszyny wirtualne, ich adresy IP są wystawione na zewnątrz, albo przez load balancer, albo bezpośrednio. W jaki sposób zatem możemy to zabezpieczyć? Otóż możemy tego firewalla przenieść na najbliższy interfejs sieciowy, który rezyduje w kernelu, a do którego jest podłączona maszyna wirtualna. Kernel nie jest wystawiony do internetu. Kernel to jest reprezentowany przez adres IP, w warstwie hypervisora na serwerze i to jest infrastruktura wewnętrzna, ona nie jest wystawiona przez load balancer na przykład na zewnątrz. W związku z tym ten firewall dużo trudniej przeatakować, nie jest niemożliwe, ale dużo trudniej. Włamujący czy też intencjonalnie, nieintencjonalnie jakiś użytkownik, który wchodzi na maszynę wirtualną, nie uzyskuje dostępu do tego firewalla, do tych reguł firewalla. Te reguły firewalla inspekcje wykonują, ale nie można ich zmienić z poziomu operating system. I ten firewall jest stanowym firewallem. To nie są zwykłe ACL-ki, to jest faktycznie utrzymywanie stanu sesji. W związku z tym, jak VM-ka się przemieści do innego data center, to wszystkie reguły też się przemieszczają. Jeżeli te reguły, zwłaszcza w data center, jest wygodne tworzenie reguł nie po adresach IP czy adresach MAC, tylko po grupach, security tagach, jakichś atrybutach maszyn wirtualnych. Jeżeli powołamy do życia w takim data center nową maszynę wirtualną o pewnej charakterystyce, automatycznie może być zakwalifikowana do odpowiedniej grupy i automatycznie ochraniana, automatycznie będą też reguły firewalla doń wstrzyknięte. I to, co wam chcę zaprezentować, to właśnie możliwości takiej mikrosegmentacji w bardzo prosty sposób, tak, zabraniając i pozwalając na pewne porty w przepływie. Tu mam taki zestaw, mam nadzieję, że to w miarę dobrze widać, aczkolwiek przydałoby się chyba troszkę większy ekran.
Tu mam taki zestaw, w którym mam działającego właśnie NSX-a. I ten firewall, w ogóle ten firewall mam pod tą ikonką, w ogóle NSX, jak to było pokazane na poprzedniej sesji, uzyskujemy tutaj dostęp, akurat tam było z WCloud Directora konfiguracja, natomiast tutaj NSX jest pod ikonką Networking and Security. I w regułach firewalla możemy sobie zdefiniować reguły, które obowiązują dla całego data center albo dla tylko części maszyn wirtualnych. Co więcej, reguły firewalla mogą się wzajemnie wykluczać. Jaki to ma sens, żeby się wzajemnie wykluczała? Ano taki, że na przykład część, jakaś reguła, na przykład załóżmy permit HTTP, HTTPS może dotyczyć maszyn wirtualnych, web marketing, ale web legal czy web jakiś developer mogą być dozwolone inne porty, tak? Czyli możemy mieć zupełnie inne reguły skonfigurowane dla innych różnych grup maszyn i to sobie definiujemy w jednym panelu, tym w całym dashboardzie, poprzez zastosowanie pola Applied To. To jest niestety rozmyte ze względu na rozdzielczość, natomiast tutaj możemy zastosować daną regułę do całego data center, albo określić cluster, albo określić maszynę wirtualną, określić security tag, według którego to będzie użyte. Tu mam taką regułę stworzoną, która się nazywa Legal Web to Legal Web. Ona jest teraz nieaktywna i ona mówi, że źródłem są serwery webowe, do serwerów webowych blokujemy HTTP i SSH. Jak to możemy sprawdzić? Mam tutaj taki jeden serwerek, Legal Web 01. Tutaj już zupełnie nic nie widać, więc mam nadzieję, że tutaj akurat będzie łatwiej zwiększyć czcionkę. Appearance. Więc z tego serwera webowego będę się łączył do innych maszyn. O, chyba troszeczkę lepiej. Jego adres IP, on ma dwie karty sieciowe podłączone tutaj do sieci. No i co będę chciał robić? No będę chciał się spingować z inną maszyną Legal Web 02. Jak widać, mam dozwoloną komunikację. Również mogę sobie zatelnetować się na Legal Web 02 na port 80. Tak, mogę też zrobić SSH. SSH. Jak widać, się łączymy, tak. W międzyczasie będę sobie pingował w sposób ciągły. Zaaplikuję tą regułę, którą stworzyliśmy. Reguła wymaga, prawda, opublikowania. Opublikowanie reguł polega na tym, że NSX Manager poprzez swoje ścieżki komunikacyjne na wszystkie serwery w data center wgrywa tą regułę tam, gdzie trzeba. Pamiętajmy, że te reguły wgrywane są na poziom winika, czyli jeżeli mamy na przykład 100 maszyn wirtualnych, które mają mieć tą regułę, mają być tą regułą objęte, wówczas oczywiście do 100 winików jest to przesyłane. Znaczy, przesyłane jest raz do maszyny, która ma na przykład te maszyny wirtualne do serwera, natomiast serwer już na proces w kernelu rozsyła to dalej. Żeby zobaczyć sobie na przykład na serwerze, no to też możemy użyć niskopoziomowych komend, bo NSX to nie tylko poruszanie się po GUI. Jeżeli ktoś lubi CLI, w dalszym ciągu możemy sobie w CLI to wszystko obejrzeć. Tutaj też muszę zwiększyć czcionkę. Więc możemy sobie te reguły obejrzeć w GUI, który reprezentuje nam konsolę zarządzania taką graficzną,
ale jeżeli chodzi o troubleshooting, coś się nie zgadza, coś ta reguła nie jest egzekwowana, możemy sprawdzić niskopoziomowo na serwerze, czy faktycznie reguły firewalla są wgrane na kartę sieciową. I przykładowo możemy sobie wziąć, wydać komendę vsip io ctl get rules i widzimy te reguły, które są zaaplikowane. Tu widzimy pewne tajemnicze takie IP security group numer 16, to reprezentuje właśnie ten legal web servers, który mieliśmy zdefiniowany tutaj, tak, to są legal web servers. Jeżeli chcemy na przykład sobie też odszyfrować te grupy, to możemy zastosować get address set i wtedy widzimy dokładnie, które adresy IP należą do danych grup. Dlaczego? Dlatego, że to się przydaje wtedy, kiedy chcemy dynamicznie poznać adresy. Pamiętajmy, że jeżeli mamy dynamiczny data center, tam się wiele rzeczy zmienia, powołane są maszyny do życia, są ubijane, więc te adresacje oczywiście też mogą ulec zmianie. Więc w ten sposób możemy sprawdzić, czy faktycznie reguły firewalla są zaimplementowane na konkretnym interfejsie WINIC i czy będą one obowiązywać. Możemy sprawdzić, tutaj już polityka już dawno została zaimplementowana. Ping nadal sobie działa, aha, to nie ten ping akurat, więc tutaj ten ping, który pierwotnie sprawdzaliśmy, on sobie działa, a zobaczmy jak na przykład SSH. O, SSH też chyba na to... A, przepraszam, widzicie, dziękuję ślicznie. Zobaczmy, czy w takim razie do SSH Web 02. No tutaj się nie łączy, ale teraz ktoś może powiedzieć, no nie sprawdzałeś Web 02. No dobrze, ale sprawdzałem za to Telnet. Tak, tu dobrze było. No też się nie łączy, tak? Więc bardzo szybko mogę przyblokować konkretne porty. Jednocześnie mam wbudowany w NSX-a widoczność sieci. Z kim bym nie rozmawiał, z działem sieciowym, pytam się, czy chcecie mieć widoczność tego, co się dzieje w data center? No tak, chcemy. Na co robicie? No, jakie narzędzia macie? No nie mamy narzędzi. Dlaczego nie ma narzędzi? Dlatego, że świat wirtualny zamyka się w świecie wirtualnym często. Te workloady, te przepływy są często w świecie wirtualnym i nawet nie dochodzą do urządzeń, które są świadome przepływów. Jak ktoś powie, no tak, ale mój Next Generation Firewall widzi przepływy, ma logi z firewalla, mam logi z firewalla. No tak, ale to ten przepływ musi dojść do fizycznego Next Generation Firewalla i musi wrócić, tak? To się zgadza dla inter-VLAN routing, jeżeli Next Generation Firewall jest jednocześnie, prawda, gatewayem. Ale to się niestety nie sprawdza, jeżeli dwie maszyny wirtualne są w tym samym podsieci, w tym samym segmencie. Wówczas nie ma możliwości, żeby ten ruch po prostu nie przeszedł skrośny w ramach jednego serwera, czy nawet w ramach jednego VLAN-u. Okej, włączmy NetFlow'a na switchach. Ile switchy dzisiaj wspiera NetFlow'a, full NetFlow'a? Niewiele, tak naprawdę. Dopiero teraz pojawiają się też urządzenia, które tego pełnego NetFlow'a wspierają. Nawet topowi producenci Cisco Dell, tak, Cisco 9300 Nexus w trybie ACI dopiero od najnowszego modelu AX wspiera full NetFlow, tak? Czyli to są rzeczy, które dopiero się pojawiają, takie możliwości. Więc żeby monitorować w pełni świat wirtualny, trzeba użyć najlepiej rozwiązania wirtualnego. Tutaj ta widoczność przepływów jest wbudowana, nawet czy z użyciem NetFlow'a, czy bez użycia NetFlow'a. Oczywiście NetFlow też możemy na serwerze uruchomić, żeby mieć informacje, ale nawet bez tego mamy szereg dodatkowych informacji. W każdym razie tak, możemy sobie zaobserwować, które przepływy są dozwolone, które są przepływy zablokowane. Tutaj tego nie widać. W każdym razie, jeżeli sobie... wejdziemy na szczegóły tych przepływów, mamy od razu powiązanie przepływów z daną regułą firewalla. Tu mamy numer reguły firewalla, w tym przypadku 1002. Jeżeli nam ona nie odpowiada, możemy od razu ją zmienić, dodać, tak, wyedytować. Więc mamy powiązanie widoczności przepływów z tym, że
z tym, co firewall oferuje, tak? Jaką konfigurację na firewallu możemy wykonać. Idźmy dalej. Czy jakieś pytania do tej części? To jest taka króciutka reprezentacja tej takiej mikrosegmentacji, czyli możliwości zrobienia dowolnej polityki bezpieczeństwa, niezależnie od tego, jaką topologię fizyczną i logiczną posiadacie w swoim data center. Kolejnym aspektem bezpieczeństwa jest integracja z innymi systemami bezpieczeństwa. Ostatnio na konferencji Checkpointa byliśmy z Emil Gongała, pokazywał bardzo fajną sesję o integracji z Checkpointem i też się tam pojawiłem, żeby tam posłuchać, pospotykać się, porozmawiać. Jeden kolega z zaprzyjaźnionej firmy, odbiorcy końcowego, zapytał się, przyszedłeś posłuchać konkurencji. Nie, jakie konkurencji? My współpracujemy ze sobą, więc jakby jest taka świadomość, że to bezpieczeństwo VMware'a konkuruje. Nie, ono uzupełnia ofertę bezpieczeństwa. Dlaczego uzupełnia? Dlatego, że te mechanizmy czy rozwiązania bezpieczeństwa firm, które widać, czy nawet tych, których nie widać, nie są w stanie zaoferować tego, co mogą zrobić z NSX-em. A czego nie mogą zrobić bez NSX-a? Otóż na przykład przekierować ruchu do inspekcji w ramach segmentu L2. No nie zrobicie tego, jeżeli nie macie od razu przekierowania w kernelu na port wewnętrzny ustrojstwa, które robi skanowanie, czy robi Next Generation Firewall. Tradycyjnie trzeba robić przekierowanie już z użyciem subinterfejsów. No ale jak mamy jeden segment, jeden VLAN, no to jak przekierujecie? No nie przekierujecie ruchu. Możecie wstawić inline, ale w świecie wirtualnym nie wstawicie inline maszyny wirtualnej, która robi Next Generation Firewall. I tutaj się bardzo przydaje powiązanie z NSX-em, bo NSX jest w stanie robić przekierowanie, bo ma kontrolę tych portów, przez które przepływa ruch w kernelu. I może przekierować ruch do skanowania, może przesłać ruch do odfiltrowania. Takie demo chciałbym zaprezentować. Czyli to jest taki przypadek, gdzie faktycznie 1 plus 1 nie równa się 2, tylko 3, bo sam NSX ma jakieś możliwości. Sam na przykład Next Generation Firewall ma jakieś możliwości, ale każdy z nich ma jakieś braki, ale razem faktycznie stanowią dobrą ofertę i uzupełnienie do tego, co dzisiaj brakowało w bezpieczeństwie w data center. Więc integracja zarówno z Palo Alto, jak i z innymi systemami bezpieczeństwa polega na tym, że system zarządzania komunikuje się z NSX kontrolerem, można pobierać obiekty, według których definiujemy sobie polityki bezpieczeństwa, a oprócz tego instalujemy sobie maszynę wirtualną, która zajmuje się, nie wiem, skanowaniem IPS-a, tak, czy jakąś inną formę bezpieczeństwa. Ruch, który przepływa z maszyny wirtualnej, polityki bezpieczeństwa oczywiście są aplikowane, ruch, który przepływa z maszyny wirtualnej, trafia na distributed firewalla, tego stanowego firewalla, którego sobie przed chwilą oglądaliśmy, konfigurowany był i jest ruch przekierowywany wewnętrznymi portami na instancję, w tym przypadku Palo Alto i później wysyłany dalej w sieć. To jest topologia labowa, nie będę się na niej skupiał, te slajdy będą dostępne po sesji, w każdym razie taki użyteczny przypadek użycia takiego rozwiązania to na przykład Distributed Firewall robi inspekcję w ramach podsieci, a te porty, czy też ten ruch, który wymaga inspekcji, czy też sprawdzenia wobec ataku warstwy siódmej, jest przekierowywany do Palo Alto. Czy jest sens przekierowywania całego ruchu do Palo Alto? Moim zdaniem nie, no bo na przykład ruch UDP niekoniecznie, tak? Tu można zaoszczędzić zasoby właśnie takiej instancji Palo Alto, dlatego że na poziomie UDP raczej nie będzie ataków, warstwy siódmej. I tu można bardzo łatwo zaoszczędzić zasoby poprzez odfiltrowanie w Distributed Firewallu. Distributed Firewall spokojnie wysyci każdy serwer, znaczy się nie CPU, nie zasoby, nie o to mi chodzi, tylko przepustowość interfejsów na serwerze. 40 giga też nie ma problemu. I ocenia się w testach, wyszło, że na każde 10 giga Distributed Firewall pochłania jedno vCPU. To Emil mówił na swojej sesji, że tam 3-6% na core CPU, ale to się przekłada, że 10 giga ruchu
który podlega inspekcji distributed firewall, przez distributed firewall na NSX-ie, wymaga jednego vCPU. Czyli jak 40 giga chcemy, to 4 vCPU. Co to jest dzisiaj? Tak? To jest malutka dawka sprzętu, który bardzo łatwo dołożyć. Dobrze. To w tym zestawie, który tutaj mam, mam też właśnie panoramę i obiekty. Bardzo słabo widoczne na pewno, natomiast tutaj też polecam laby, które są dostępne. Ten zestaw labowy, który tutaj jest dostępny, jest publicznie też na labs.hol, czyli hands-on-lab-vmware.com. Każdy z was może sobie to przelabować. Tu są obiekty potworzone typu HR Web Services Servers do HR DB Servers. Co to są za obiekty? Jak one zostały zdefiniowane? Otóż te obiekty są zdefiniowane na bazie vCenter, na bazie NSX-a. Czyli one są dynamicznie powoływane. My nie musimy konfigurować adresów IP w Palo Alto, żeby definiować reguły. My posługujemy się takimi etykietami, które tutaj są skonfigurowane na bazie security tag. Jeżeli byśmy chcieli zajrzeć teraz na przykład do grupy legal web servers, akurat nie to, tu są adresy. Jakie adresy są w grupie legal web servers? To proszę bardzo, mamy od razu listę, tu przeczytam, bo nie słabiutko widać, 15.0.0.202, 15.0.0.206. Dwa adresy z sieci 15/8 i też 192.168, dwa adresy. Jeżeli ja teraz w vSphere przydzielę jakąś dodatkową, przydzielę dodatkowy serwer do tej grupy, to też zwiększy się ilość adresów, które będziemy widzieli należące do grupy Legal Web Servers w Palo Alto. To jest ta grupa, którą widać w NSX-ie, Legal Web Servers. Faktycznie na razie dwie VM-ki są, Legal Web 01 i Legal Web 02. Może magnifier troszkę będzie lepszym rozwiązaniem, chociaż ten magnifier wymaga scrollowania takiego. Teraz mogę określić, które na przykład maszyny będą należały tutaj do tej grupy. Teraz poruszanie będzie dużo trudniejsze. O. Słucham? Może to będzie faktycznie lepsze rozwiązanie. Dobrze. No dobrze, idziemy sobie do grupy Legal Web Servers. Widzimy, że faktycznie dwie maszyny wirtualne są teraz przydzielone do tej grupy. My możemy zdefiniować sobie membership, czyli taką przynależność do grupy dynamicznie lub statycznie. Jeżeli określimy sobie dynamicznie, to możemy właśnie zdefiniować to na bazie różnych VM atrybutów, czyli atrybutów maszyn wirtualnych. Jakie na przykład atrybuty maszyn wirtualnych znacie? Słucham? To powiedz jeszcze dwa i dostaniesz książkę. Dział to znaczy? No nie, to nie jest VM atrybut. Jeszcze raz?
No też nie, ale. Znaczy, tego typu informacje nie są akurat w maszynie wirtualnej, ale tu możemy sobie obejrzeć, co możemy użyć, czyli tak, computer OS name, computer name, VM name, security tak, ale również entity możemy wykorzystać. Oczywiście adres IP też jest, są przynależność na przykład do grup Active Directory, czyli możemy do właśnie te entity tutaj użyć. I na przykład stwórzmy sobie, dodajmy sobie dodatkowy. Membership criteria, że computer name, jak będzie zawierał słowo web, to też zostanie zakwalifikowany i dodany do tej grupy. Taki prosty może przykład, który niekoniecznie musi być, prawda, aplikowalny gdzieś w rzeczywistości. Jeżeli odświeżę sobie tę listę urządzeń, listę grup, tu mi się nie zwiększyło. Zobaczmy jeszcze raz. vSphere Web Client jest bardzo, bardzo ważną rzeczą. Dobrze, to tutaj dodamy, bo to te OR pomiędzy dwoma obiektami. Aha, tylko to nie jest Computer Operating System Name w zasadzie, tylko VM Name. Tak, czyli musimy operować na nazwach maszyn wirtualnych, które. Znaczy się możemy operować oczywiście na nazwach systemów operacyjnych, natomiast o, zobaczcie, od razu z dwójki zrobiła się piątka, bo wszystkie serwery webowe zostały tutaj włączone do tej grupy. Co chcę przez to pokazać? Nie to, że to jest świetny element zabezpieczenia, tak, że ja teraz wykorzystam nazwę web i wstawię wszystkie serwery. Tu bardziej chcę bardziej pokazać integrację z panoramą, bo teraz jak tu miałem wyświetlone dwa adresy z sieci 15, dwa adresy 192.168, tak teraz powinno tych adresów być dużo więcej. One są i faktycznie jest. Każda VM-ka ma dwa interfejsy, stąd tych adresów jest dużo więcej. Automatycznie też stos IPv6 jest uruchomiony. W związku z tym dynamicznie przekazywana jest informacja o tym, jakie są adresy IP. Bo pamiętajcie, reguły na firewallu, one mogą być zdefiniowane z użyciem tagów, różnych atrybutów, ale na koniec dnia one muszą być przetranslowane na niskopoziomowe adresy IP, niskopoziomowe, no dla firewalla, tak? My nie musimy jako administratorzy operować na adresach IP, ale firewall na koniec dnia musi to sobie zrozumieć na poziomie adresów IP. Jeżeli teraz chciałbym przekierować jakiś ruch do Palo Alto, to na przykład taka grupa, która tutaj jest zdefiniowana, może być podlegać ochronie przez politykę bezpieczeństwa. Tu jest kilka polityk bezpieczeństwa zdefiniowanych w NSX-ie, która mówi, że ruch na przykład cały z działu legal do web, do DB ma być przekierowany do Palo Alto.
tutaj jest. Czyli widać, że mamy nazwę source, grupa legal web, destination policy security groups, action redirect to Palo Alto Networks Next Generation Firewall. Tak, i to jest zintegrowane właśnie z Palo Alto, które tutaj jest usadowione. Jeżeli ja na przykład wykonam atak SQL injection, który tutaj mam już wpisany w przeglądarkę, wykonam ten atak. On oczywiście tutaj nic nie pokaże w tej przeglądarce, ale wykonam go kilkukrotnie, żeby może pobudzić trochę ilość logów w monitorze. No i zobaczmy, czy coś będzie widać. Tutaj też spróbujemy zwiększyć. No i jak widać jest faktycznie 9:27, akurat godzina jest taka, ale zgodna z zegarem, który tutaj jest ustawiony, 6:42 AM, bo jest to data center w zachodnim wybrzeżu, 9 godzin przesunięcia. No i mamy HTTP SQL Injection Attempt, tak, mamy atakujący 192.168.110.10, czy jest to zgodne z tym, co mam tutaj adres IP mojej konsoli zdefiniowany, IP config, czyli z tym adresem 192.168, który jest tutaj pokazany. I w ten sposób mogę realizować politykę bezpieczeństwa, zabezpieczając, prawda, czy ruch pomiędzy segmentami, czyli ruch inter-VLAN, bez wychodzenia nawet z serwera, czy w obrębie nawet jednego VLANu. Bardzo często spotykam się niestety z tym, że w jednym VLANie jest masa aplikacji, które nie powinny ze sobą rozmawiać, które powinny mieć zablokowany ruch albo zabezpieczony przepływ w warstwie 7 czy też w sposób stanowy. I raz, że firewall w ramach NSX-a jest już stanowy, to również Next Generation Firewall w Palo Alto jest stanowy. Ile jeszcze zostało czasu? 10 minut. Dobrze, to ostatnia część to bezagentowe skanowanie i kwarantanna. Bezagentowe skanowanie może być wykonane na przykład przy użyciu antywirusa czy jakiegoś skanera malware'u. W tym przypadku będzie to Trend Micro. Integracja wygląda identycznie, tak? Komunikacja z kontrolerem NSX-a pozwala na wysyłanie, dwustronną komunikację i wysyłanie komend po API, co zrobić z daną maszyną wirtualną, czy ją otagować, odizolować, czy potraktować jakąś inną polityką bezpieczeństwa, bo Trend Micro na przykład w tym przypadku ma większą inteligencję, tak, na temat tego, jakie pliki są ściągane przez VM-kę, a NSX jest tym takim młotkiem i narzędziem do tego, żeby politykę bezpieczeństwa wyegzekwować na poziomie warstwy wirtualnej. Czyli implementujemy tą politykę na, tak samo jak w Palo Alto. I króciutko, na czym polega automatyczna kwarantanna. Jeżeli dana maszyna wirtualna zostanie uznana jako zagrożenie dla reszty sieci, nawet podejrzenie ataku może być powodem do tego, że w tym przypadku Trend Micro wyśle notyfikację do NSX Managera, żeby tą maszynę wirtualną otagować. I ta maszyna wirtualna według tego tagu, ten tag, tak jak widzieliście, może być stworzony według nazewnictwa, prawda, VM Machine, czy Entity, czy Computer System Name i tak dalej. Na bazie tego tagu zmieniamy politykę bezpieczeństwa i kwalifikujemy zagrożoną maszynę wirtualną, czy zagrażającą innym maszynom tą VM-kę do odseparowanej grupy. Jak ta separowana grupa zostanie zaimplementowana, to reguły firewalla zmieniają się automatycznie na winniku tej maszyny wirtualnej. No i zobaczmy, jak to działa w praktyce.
Aha, tutaj będę miał troszeczkę inny dostęp. Za każdym razem jest nowe zaskoczenie. Nie ma to jak mieć dwa razy większy ekran niż użyteczna wielkość. No nie, to nie jest to rozwiązanie, o które mi chodziło. No dobrze. Tu już jest zagnieżdżenie w zagnieżdżeniu, więc jest dużo możliwości. Dobrze, chodzi o to, że tak, mamy maszynę wirtualną z CDC Web 2, która podlega ochronie, skanowania, assign policy zrobimy, bo jeszcze polityki nie miała zaaplikowanej. Podlega ochronie przez Trend Micro i na tej maszynie CDC Web 02 spróbujemy sobie ściągnąć iCara, czyli taki testowy kod, który może być zagrożeniem dla reszty środowiska. W naszym środowisku VMware'owym, czyli NSX-owym, mamy dwie grupy. Protected by Trend Micro i tu są obecnie cztery maszyny wirtualne. Tymi czterema maszynami wirtualnymi, wśród tych czterech maszyn wirtualnych jest między innymi właśnie CDC Web 2, czyli ta maszyna, z której będziemy próbowali ściągnąć jakiś malware i grupa Quarantined VMs. Obecnie nie ma żadnej VM-ki, ale będą tam VM-ki, które mają odpowiedni tag. Jaki to jest tag? To jest tag, który brzmi virus found i ten tag jest wysyłany właśnie przez skaner antywirusowy albo skaner antymalwareowy. Więc mamy te grupy podefiniowane. Do tej grupy Quarantined VMs mamy też od razu przypisane dwie reguły firewalla, które mówią, żeby zablokować dowolny ruch. Tutaj akurat jest uproszczona wersja kwarantanny, blok NN. Ale pytanie do was, które porty zostaną przepuszczone, mimo że jest kwarantanna blok NN, kto wie? Nie. To ma, strzelajcie, śmiało. Jeszcze raz? To może inaczej, nie numer portu podajcie, tylko do jakiej aplikacji? Dalej, jeszcze jakiś. Nie. Do tego skanera antymalwareowego. Bo on dalej będzie w stanie zrobić deep scanning storage'u. Zauważcie, że jeżeli na przykład VM-ka ściągnie sobie plik, to jest podejrzenie, że coś jest nie tak. Ale żeby w pełni przeskanować storage, na przykład trzeba spędzić 4 godziny nad tym. Więc można odseparować w międzyczasie tę maszynę i jednocześnie zrobić deep scanning. Jak ten deep scanning wykryje, że nic nie jest w tej maszynie wirtualnej, nie ma żadnego zagrożenia, możemy automatycznie wyjąć ją z kwarantanny. Dobrze, spróbujmy sobie ściągnąć coś. O ile damy radę. Zobaczymy, czy jest. No dobra, jest połączenie.
Teraz chcę zapisać plik na dysku. O, i zobaczcie. Chciałem zapisać plik na dysku i wyskoczył komunikat, przed chwilą był widoczny, malware detected. Czyli spodziewamy się, że automatycznie ta maszyna wirtualna będzie w grupie kwarantanny. Odświeżę sobie jeszcze te grupy. No i faktycznie, zobaczcie, z Protected by Trend Micro wcześniej było 5 maszyn wirtualnych. Jedna maszyna nam wyskoczyła do Quarantined VMs. Jest to faktycznie CDC Web 2. Automatycznie ma implementowaną politykę blokady wszędzie, gdzie się da, oprócz portów tego skanera, który wydał tą komendę izolacji. Teraz mieliśmy takie testy w jednym z banków, gdzie użyliśmy skanera antywirusowego Symantec'a do środowiska VDI. I tam klient powiedział, że oni nie chcą całkowicie separować w kwarantannie tych maszyn wirtualnych, ale chcą, żeby dopuścić właśnie DNS, bardzo ładnie mówiliście, DNS warto puścić, Active Directory i RDP. Dla VDI to jest przydatne, ale inne zasoby wewnątrz korporacji czy firmy będą zablokowane. Czyli użytkownik będzie mógł proste jakieś akcje wykonać, ale w razie czego nie będzie miał pełnego dostępu. Więc oczywiście nie trzeba w pełni blokować dostępu wszędzie do zasobów wewnętrznych. Można selektywnie do tego zadania podejść. Więc tutaj jest ta kwarantanna i selektywna, i częściowa. Możemy za pomocą tych reguł, które definiujemy w danej grupie, zdefiniować sobie zachowanie tego, jakie reguły będą zastosowane. W tej prezentacji, którą tutaj będzie dostępna po sesji, jest jeszcze kilka dodatkowych funkcjonalności, jak spoof guard, czyli możliwość blokowania maszyn wirtualnych, które nieprawomocnie, nie w sposób autoryzowany miały zmieniony adres IP, tak, to też normalnie, żeby takie coś wymusić, możemy wymusić na switchu fizycznym, no ale chcielibyśmy wymusić na świecie wirtualnym, żeby ponownie nie było skreślonego ruchu w obrębie maszyny, też fajna rzecz. No i cała widoczność aplikacji, czyli to, jak można wykorzystać stanowy firewall, ale myślę, że będzie jeszcze kiedyś okazja do tego, żeby tak sobie to przejść bardziej dogłębnie. Czy są jakieś pytania? Czy jakieś uwagi sceptyczne? Proszę bardzo. Ja podam mikrofon. Przepraszam, można jeszcze raz? Czy kiedykolwiek były albo są znane exploity, które potrafią ze strony jakby systemu operacyjnego maszyny wirtualnej wywalić hypervisor? Ponoć są, znaczy ja się nie spotkałem z atakami na hypervisor, natomiast są, tak? Są doniesienia, że jakieś ataki na kernel są możliwe. Dlaczego? Dlatego, że kernel jest jego przedstawieniem jest adres IP, tak? Jeżeli przeatakujemy serwer poprzez jego adres IP, to jesteśmy w stanie zrobić też atak na kernel, jeżeli włamiemy się na dany serwer, tak? Możemy, jeżeli włamiemy się na serwer, no to wszystko już możemy zrobić, tak? Możemy procesy poubijać i... A ja pytam jakby od drugiej strony, czyli od strony jakby hostowanej maszyny, od strony systemu operacyjnego działającego na hypervisorze, tak? Czy ktoś próbował... Z wirtualki. Tak, przedostać się do... Są takie próby, natomiast nie słyszałem, żeby masywnie kończyły się sukcesem. Natomiast z chęcią, znaczy się, cały czas poznaję ten świat jeszcze, nie mogę się wykazać tutaj pełnym przeglądem rynku, że tak powiem.
więc rozpoznam temat, bardzo, bardzo ważny punkt. Ja też robiąc taki meetup odnośnie NSX-a, też ten jeden z kolegów zauważył, że ktoś tam kiedyś zrobił jakiś atak, ktoś kiedyś gdzieś, tak, ale o takich atakach nie jest głośno, bo raz, że trudno je wykonać, czy nie ma udostępnionego wektora ataku, czyli adresu IP. I jest szansa powodzenia pewnie też jest znacznie mniejsza niż na system operacyjny. Więc nie mówię, że niemożliwe jest to do uzyskania. Pewnie jest możliwe. Pewnie jeżeli na przykład jakiś szef, system wywiadu uczestniczy w tworzeniu hypervisora, to tym bardziej. Więc pewnie jest możliwe, natomiast szansa, prawdopodobieństwo raczej małe. Przynajmniej z tego, co się jakby spotkałem. Wokół. Dobrze, ostatnie pytanie na książkę. Czym scharakteryzujecie Stateful Firewall? Co to jest Stateful Firewall? O, nieładnie. Kolega się zgłosił. Dobrze, to dam szansę jeszcze. Powiedz jakąś cechę, które... Powiem tak, kolega bardzo dobrze odpowiedział. Dam ci nagrodę za aktywność, natomiast jak masz na imię? Jacku, dla ciebie też będzie nagroda, tylko już po sesji, dobrze? Zgłosisz się do mnie? Nie będę tu do kamery mówił, co jakie tam propozycje padły, żeby się nie nagrało. W każdym razie mam nadzieję, że ta krótka prezentacja była jakoś przydatna dla was. Następnym razem zrobię jeszcze mniejszą dla każdego. Dozbroimy was w lunety i w teleskopy, więc taka opcja też będzie. Ewentualnie zrobię Webexa, może ten będzie lepiej wyświetlić niż tutaj w dużej rozdzielczości. Więc na koniec, tak jak jeszcze chcę słowem do powiedzenia, korzystajcie z labów, dostępne są online'owo w wielu konfiguracjach. Jeżeli was interesują takie tematy bezpieczeństwa, a jesteście od partnerów, my organizujemy sporo cyklicznych eventów partnerskich w temacie NSX-a, zgłaszajcie się. Jeżeli jesteście klientami końcowymi, też dajcie znać, że chcielibyście w jakimś takim evencie zauczestniczyć, to też prześlemy swoje potrzebne informacje. Jeżeli są jakieś pytania, z chęcią odpowiem jeszcze. Jeżeli... Powtórzę pytanie, bo to mogę. To było pytanie, które można. Czy są webinaria, które omawiają technologię, tak? NSX-a czy jakieś jeszcze inne? Cisco? Nie, NSX-a. To tak, ja planuję, bo już planuję od kwartału, żeby zrobić cykl od początku sesji o NSX-ie od podstaw, tak? Przejść całe podstawy i nie wiem, co dwa tygodnie takiego Webexa zrobić. Oczywiście sesje nagrywane, więc kto nie będzie mógł uczestniczyć, ten będzie mógł sobie offline'owo to pooglądać. Tak, to zdecydowanie tak. Jestem w trakcie tworzenia prostej strony o NSX-ie. Jak ją w końcu uruchomię, to też na odpowiednich źródłach kanałach informacyjnych, może nie w telewizji publicznej, ale na CCI.pl na przykład damy znać, że też powstał taki kanał komunikacyjny o NSX-ie, więc tam też będzie można uzyskiwać dodatkowe informacje. Jeżeli jesteście zainteresowani NSX-em, to też polecam instalację u siebie. To naprawdę nie potrzeba dużych zasobów, żeby uruchomić. Ten lab w cloudzie w Stanach ma swoje też prawa, tak? To jest nested environment, czyli NSX jest postawione na NSX-ie i tam na tym postawionym, zagnieżdżonym NSX-ie taka incepcja, tak, zrobiona jest. Jest dopiero uruchomione całe środowisko labowe, więc to, no wiadomo, to nie jest
nie odwzorowuje takiego środowiska fizycznego, jak normalnie na jednym poziomie NSX-a uruchamiamy. Nie ma tam VLAN-ów, są sieci logiczne, więc na to trzeba wziąć poprawkę i na latency, czyli na opóźnienia do data center w Stanach, ale tak to poza tym bardzo, bardzo fajne rzeczy można porobić. Te laby się cały czas rozszerzają, więc jest co robić. Jak ktoś chce zarywać noc, jest co robić. Ale tak jak rozmawialiśmy, work-life balance, pamiętajcie, odpoczynek. Odpoczynek jest bardzo ważny. Tu już wkraczamy w jakąś inną sesję. Można generalnie już podziękować.